serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj styl dnia. Dawno u mnie nie było stylu dnia, więc postanowiłam, że nagram. Jest taka dość ładna pogoda. Ja zaraz wychodzę, mam kilka spotkań i jakoś mi tak naszło, żeby połączyć taki lekko elegancki styl z sportowym. No i tak mi wyszło. Na górze mam białą bluzeczkę ze Stradivariusa, którą kupiłam w styczniu. Pokazywałam ją Wam w holu. Jest przepiękna i jest bardzo, bardzo milutka. Z biżuterii od góry tu mam tak oczywiście pierścionek zaręczynowy i niebieską bransoletkę z takimi kryształkami. Co do makijażu, to już Wam pokazuję. Makijaż mam w brązach i beżach, ale na dolnej powiece pojawił się kolor niebieski. Mam nadzieję, że to kamera dobrze uchwyciła. I tak właśnie wygląda makijaż. Na ustach mam z Klinika, moja nowość, prezent 09, taki idealny beżowy kolor, bardzo fajny na co dzień. Dalej lecąc, mam na sobie moje ulubione, dopasujące się jeansy. Tak jak mówiłam, chciałam połączyć trochę ten styl lekko taki codzienny, sportowy, może nie sportowy, ale taki po prostu klasyczny z takim lekko eleganckim, więc jeansy. Będą jeszcze buty, ale buty to nie jest żadna specjalność, bo ja mam niestety jedyne Adidasy i to są moje zimowe buty, więc nie mam innej opcji. No niestety, nie umiem, nie potrafię, nie znajduję butów, które są dobre dla mnie. Mam bardzo wysokie podbicie i niestety każde buty, jakie próbuję nosić, mnie po prostu bolą stopy, więc mam jedne Adidasy, które już muszę zmienić, więc one pójdą niestety. Jeszcze co do paznokci. Mam paznokcie takie dość żywe. Tutaj różowy kolor to jest z Color Club, bardzo, bardzo fajny, jarzeniowy taki oczojebkowy kolorek. A na dwóch paznokciach, czyli na kciuku i przedostatnim paznokciu, brokat z Sally Hansen. Pokażę Wam bliżej jeszcze. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o włoski, to mam taki kucyk, który nazywam tyłobok, bo jest trochę z tyłu, ale na boku, żebym mogła sobie przerzucić fajnie włosy do przodu, albo po prostu przerzucić do tyłu. Grzywka nie jest całkowicie na dół, tylko delikatnie na boczek, co bardzo lubię. I jeszcze torebka, muszę ją Wam pokazać. I jeszcze torebka, która dla mnie jest naprawdę bardzo duża. Dla może osoby zdrowej ona jest malutka, ale dla mnie ona jest spora. Ja ją nazywam takim moim małym shopperem, bo kiedy idę na jakieś zakupy, wiem, że będę coś kupować, wiem, że będę musiała pochować rzeczy lub biorę jakieś picie w butelce, to właśnie ją zabieram. Z przodu wisi piesek od Kasi ze Szwajcarii. Z tyłu torebki mam tego pieska z Bath & Body Works. Jest to żel antybakteryjny. I tak oto prezentuje się ta torebka. Ona mi cały czas stoi na podnóżku. Także ona sobie tam stoi.
Co jest fajnego w tej torbie? W tej torbie jest fajne to, że jak zaczyna padać śnieg, deszcz, to z niej po prostu wszystko ścieka, nic nie wchłania się. I to jest moja najtańsza torebka, jaką w życiu kupiłam. Ją kupiłam za 14,90 w C&A-u. Przeceniona była z 89, jest naprawdę genialna. Z przodu ma taką sporą kieszeń na tylko taki zastrzas, a tutaj dużą kieszeń na suwak. Także jest naprawdę pojemna i bardzo, bardzo praktyczna dla mnie. Także no, tak się prezentuje mój strój dnia. Mam nadzieję, że Wam się podobał i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się ciepło, a na końcu oczywiście zdjęcia całego stroju. Pa, pa!